Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, znajduję się właśnie na łowisku Ceglinka. Są to dwa stawy w Mościsku, powstałe na skutek wydobycia gliny podczas II wojny światowej do produkcji cegieł. Łowiskiem tym opiekuje się mój kolega Grzegorz, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy Ci bardzo za gościnę, Grzesiu. Było wyśmienicie po prostu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oczywiście i dajcie znać w komentarzu, czy interesują Was takie filmy, bo wędkarstwo to nie tylko spinning, ale również i muchówka, i spławik, i gruntówka. I zamierzam powoli tutaj wdrażać inne techniki wędkarstwa na moim kanale. Dlatego zapraszam Was na pierwszy film z łowienia gruntowego metodą federową. A jakie wyniki mieliśmy podczas kręcenia tego odcinka, już za chwilę zobaczycie. Zobaczcie, tak się prezentuje pierwszy zbiornik na tym łowisku. Jest to mały stawik, taki w miarę. Dość płytki, porośnięte, dno jest bardzo mocno bujną roślinnością. Ale znajdują się tutaj spore ilości szczupaka i okonia, bo sam miałem okazję tutaj wędkować i jednego dnia złowiłem sporą ilość właśnie tych ryb. Także warto jest tutaj się też na tym zbiorniku skupić. Jeszcze z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które brały udział przy nagrywaniu tego odcinka. Wstęp tutaj do tego filmu nagrywam dzień później, ponieważ no, nie było to planowane ogólnie, żeśmy przyjechali tutaj na spontanie z chłopakami z Teamu Relaxa, których bardzo dobrze znam. I jak będziecie mieli okazję zobaczyć, nie brak im poczucia humoru, dystansu do siebie i zacięcia do wędkarstwa. Powiem Wam tylko tyle, że ja po prostu nie miałem czasu na nic, bo biegałem tylko z telefonem, jak się ryby zaczęły pokazywać, to tylko i wyłącznie trzymałem aparat i nagrywałem to, co chłopaki wyczyniają tutaj nad wodą. Jeżeli ktoś by był zainteresowany wędkowaniem tutaj na tym łowisku, powiem tylko tyle, że dzienna opłata za wędkowanie wynosi 40 zł, można ją nabyć tutaj na miejscu, a roczne opłaty to jest koszt 300 zł i z tego co wiem, jest tylko 20 osób tutaj zrzeszonych na stałe. Podejrzewam, że niełatwo będzie się dostać do takiego stowarzyszenia, bo tutaj chłopaki dbają o to, zarybiają i jest tutaj wprowadzona zasada no kill, dlatego też rybostan tego zbiornika, tych dwóch zbiorników w sumie, jest bardzo potężny, no bo jest zadbane tutaj życie i ryby będą tutaj zawsze, jeżeli będzie taki gospodarz, który jest teraz. Tu jest pierwszy, a tu jest drugi zbiornik. Kiedyś były połączone, ale na chwilę obecną zostały oddzielone od siebie, żeby łatwiej było utrzymać poziom wód. Z tego co wiem, tutaj chłopaki bardzo dużo pracy włożyli, żeby to wszystko wyglądało jak wygląda, a jest naprawdę uroczo. Zobaczcie, jaki to jest klimat. Pierwszy pomościk i tak się prezentuje cały zbiornik. O, na tamtym brzegu, będąc dzieckiem w podstawówce, tutaj kiedyś przyjechałem na ryby i złowiłem swojego pierwszego lina. Tu jest taki właśnie większy zbiornik. Tam jeszcze za zakrętem Wam pokażę. Nie brakuje tutaj niczego, jest plac zabaw. Można tutaj przyjechać sobie z rodzinką właśnie. Dzieci mają co robić. Jest boisko do koszykówki, do siatkówki. Tu jest zrobiona wiata z takim grillem murowanym. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. To jest druga część zbiornika. Strasznie wieje. Tam, gdzie ten komin, to właśnie była fabryka cegieł. Brakuje, nie będę twojego jakiegoś jeszcze do mojego nowego podbieraka wsadzał. Leszek to trzyma wędkę, no nie? Właśnie.
Ale powiesz... On taki duży nie będzie ten kochanie. Ale powiesz na końcu, że dzięki mnie, że się zanęciłeś? Tata! Słucham cię. Patrz, Karibaj. Nie wiem, co ty tam, co ja mam tutaj leżeć. On tak sandacza holuje. On nie hamuje. On ma... Co to jest? Ale będzie się tuszył zara. Ze 2 kilo będzie. Na grilla jest, nie? Ze 2 kilo będzie. Mam nadzieję, że to nie będzie ten niefart tego podbieraka. A co nowy? To żywca złapał. Pa, do kołyski go tutaj. Widzę pełen profesjonalizm. Franek, pa, ryba jest. Co to? Ryba. To? To jest wujek siwy. To jest moje picie. Jak ruszysz, kurde, rękę ci złamię. A już wydoił. Rachu, zabieraj to. Zabieraj to. Uważaj na to. No. O nie, o nie. Weź tę łapę jakoś schowaj trochę. Cześć, siwym cię jeszcze zrobię. Siwy, uśmiechnij się. Jak złowisz większą, dobra, to jest do wpuszczania ryb w wodę. Tak jak to rozpatrzone, nie? Ole, zanurkował. Bo jednak widzisz, tylko zanęciłeś. A, człowieku, specjalna zaneta jeszcze jest, nie? Jedna lepsza tu z tych w okolicy. Mhm. Franek, patrz, tata złapał lina. Zaraz będziemy rzucać. Dobra, dobra. Ty złapałbyś jakąś rybę adekwatną do tego podbieraka, a nie jakieś... Ale żywce dobre wchodzą na suma. Tinka, tinka to jest. O, pyk. Co więcej? Moja dupa. Więcej nie zapraszam. Siwy, no weź podbierz, u co tak stoisz jak ta dupa. Siwy, siwy, weź podbierz rybę. Siwemu, jak będzie ryba, to podbiorę. Siwemu głupi. A jak będzie na rybek, to nie. Tu gospodarz. I Franek ma, Franek podpala, o. Franek, chodź, bo ryba jest. Franek, łowca bramek. Następnym razem sobie przywieźcie taką siatkę na motyle. Uwaga, uwaga, że tam. I co? Zepsułeś? A co to było? Spiał się przy samym brzegu. Karpik? Tak. Franek, karpik był. Nie ma. No sorry, że tu jesteś. Idź wlej temu wujkowi, co on sobie pozwala. Wujowi, że zaraz się może nie spotkać, nie? Dzisiaj taki rodzinny wypad. Buzi, buzi. Tu jest przewodnik cały. Na ryby biorą, co? Tak. Jak jest no kill, to biorą, nie? Siwemu najwięcej brak. No, siwy wziął cały sprzęt i jak na razie tutaj tylko podbiera, ale jest okej. Powiedzmy, żeby się zaczął zbijać, bo jak zacznie lać, to nie zdąży. No, bo właśnie. Zaraz lunie. Właśnie. Tam to się w ogóle coś pali chyba, albo to tak... Pali się, no. Pali się to? Trochę. Pali się to. To to? Tam młody pilnuje. Wędek też. Tutaj gdzieś taki rodzinny, całkowicie rodzinny. Patrz na Franka, nie? Co może robić Franek, nie? Franek! Synu! Co może robić Franek? Ole, poszedł, ty pa. Ach! Na karpia. Czemu tak blisko rzucasz, Rachu? Cię blisko. A zrobię jeszcze ten? Zrobię jeszcze stoper? Co pichcisz? Smażony będzie? Co za urwis to jest? Skąd to tyle energii ma? Branie macie? Czego nie wołacie? Bo takie branie. Takie branie to jest.
Rachu, to nie jest małe, to jest kwestia rąk. Ty masz malutkie ręce, to duża ryba się wydaje. Rachu, coś się dzieje. Ale chwil było, że będzie padać, bo... O! 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 Coś ci rusza szczytówą. O, ale się wywalił tam. To nie są żarty, nie? Rachu tam zarzucił właśnie. Nie. Podobnie, o, coś... Tam gryzie coś tak powoli, nie? O, 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 o. Żeby nie było, zaraz szczytówką zęby dostanie. Już położę tutaj. Rachu, coś tam pyrka. Nie wiem, kiedy się tnie te wasze małe ryby. Wal! Siedzi kaban. Jest? To teraz zrobimy pełną akcję. Już idę z podbierakiem. Się naśmiewa, nie? Ile sznurówki sobie tylko zabiąć, nie? Nie bądź taki mądry. Tam nie byłeś taki mądry. To będzie odcinek. Dawajmy, że jest co. To będzie odcinek pod tytułem Spinningiści poszli na stacjonarkę. O. A to nie jest tak, że tylko leszcze łowią leszcze? Jest wymiarówka, ty, pakuj do torby. Tu jest no kill. Z leszczami też? No, podobno. Raniu, chcesz rybę na grilla? Jest. Pięknie. A zdradzisz, na co to łowisz takie ładne ryby? Ale widzę, piwko jest, w razie jakby nie brały. Jest jakaś atrakcja, alternatywa. Od Osmo do Chicago. Alien i Turbo. I dobre to to? No jak widać. Łowi. No są, coś są. Kurczę, no ile tu jesteśmy już? Chwila, już dwie ryby żeście, trzy ryby żeście wyjęli. Bo tam też zawodnik łowi. Ja tu tylko przyjechałem zobaczyć, jakby się łowić, a fajnie. Ja miałem łowić, ale tylko nagrywam, także to tam... No, no, jakieś wytłumaczenie mam, nie? Na to, że nie złowiłem. Jaka zabawa jest, no nie? No kurde. Ta zawiść w ich oczach, no nie? Ta, ten ząb rywalizacji. No. Nic tak nie cieszy, jak ludzka krzywda. Nie, nic tak nie cieszy, jak koledze duża ryba spadnie. Jak wygrasz z tym naszym kolegą z prawej strony, to będziesz więcej za naprawę płacił? No. Nasz główny serwisant sprzętu motorowodnego i ten, i jednośladów, i dwuśladów. Patrz, jak on tam miesza. Zobacz, jakie to są zawody. Ten tutaj miesza, ten już tutaj będzie rzucał. Kto pierwszy? Kto pierwszy? A dacie poholować też kawałek? Dacie podtrzymać? Pięknie. O, a tam się wywaliło. Tam trzeba rzucać, zobacz. Bite dankę. Uwaga. Ale piznie. O, aż ściął drzewo, ty. A na drzewie jest. Myślałem, że leci dalej. Wiesz, że brzoza w Polsce źle się kojarzy? Prawie ją ścięłeś. No ale jest. Zestaw jeszcze jest, czy nie ma? No, czyli dobrze związany. Franek! Będzie coś z tego grilla? Za ile będzie jedzenie? Franek! To był za krzywą teraz, żeby mi kolega szczęśliwo na ten. A, bo ty specjalnie tak zrobiłeś, żeby ci założył swojego. Tak. Swojego robaka, żeby ci założył. Bo ryba chodzi, zobacz, przy brzegu tutaj, tylko coraz bliżej. Im dalej rzucacie, to ryba coraz bliżej chodzi. To tak miało być? Nie, bo wrzucają jakąś dziwną zanętę, żeby ryba od niej spierdala. Nie no, chłopaki mają efekty, to nie ma co gadać. Nie ma co. Cztery ryby były, trzy wyjęte. Znowu z ramienia rzucił. Franek, ja się pytam ciebie, za ile będziemy jedli?
10 minut? 20, 30, 40, 50? Chłopie, to my tu z głodu padniemy. To ty chcesz wujka wykończyć? Dalej niż nie. Co? Mam piwko. Gdzie masz piwko? To nie piwko jest. Zostawił, nie? Chyba cię. Franek to już dzisiaj z 20 km tu zrobił nad wodą. Patrzcie, szybszy od cienia normalnie. Powerbanka wujkowi przyniosłeś? Dobra. Super, pa, tam się błyska. Co za szogun. Też taki byłeś, jak byłeś mały? Nie. Ja byłem normalny. Szejka zrobiłeś? O kurde, ale akcja. O, jest siotr. Popuść trochę hamulca może. To będzie gruba akcja. Franek, zobacz co tata namodził tutaj, ty. To co, podbierak? Teraz chyba podbierak się przyda, co? To będzie gruba afera. Weź może z wintą wędkę w razie czego. Bo tam idzie w tamtą stronę. Powoli, powoli, żeby nie ten. Olo, odjechał, co? Robimy miejsce. Tu prezes. Prezes, co wy tu za ryby macie? Zaraz nam majoneza wciągnie. To koń od strągi. Kurde, majonez. To ty się z powołaniem minąłeś jednak. Ten spinning chyba trzeba będzie sprzedać. Ewentualnie rozdeptać, jak będą padły na ziemię. Ojciec Rydzyk przyjdzie chętnie, on lubi przyjmować takie datki. Tak. Nie ta ryba. Gdzie ta ryba? W wodzie. Jeszcze w wodzie. To jest złotopolski. Cieszysz się trochę? Majonez. Zobacz tą rybę, to się może cieszy. Będzie, dobra. Dobry karp będzie chyba, co? Wytrzymały most! Albo jesiotr. Nie, to by fikał. Fikałby? A mój nie fikał. Nie? Nie. Tylko, że mój to był w szoku pewnie, bo na gumę dostał. A, no. Ten to robi. Uważaj, bo tu jest. Widzę karp. Widzisz, go się wyczy, nie? Karp? Ładny. Taki, ja nie mam. Tam do wody, to będziesz widzieć. Musisz im dać wytłumaczyć powietrze. Nie ma, ja idę do wózka. Jest? Kurde, majonez, ale ich rozwaliłeś dzisiaj chyba. To twój dzień jest. Widzisz. Pokaż. No dobry, jest Franek, przyłóż rękę do niego. Przyłóż do niego rękę, to będzie wyglądało, jakby miał 3 metry. A to od racha dostałeś tego? Najważniejsze, że kulki nie zrobiłeś. Tą przynętę to od racha dostałeś? Tak. To podziękuj mu teraz ładnie. Zaraz mu podziękuję, tak przytulę go nawet. Wigilijna ryba. Do góry go trochę. Cześć. A gdzie? Na patelnię? Tak! Nie, Franek, tu jest no kill. Nie wolno na patelnię. Pojedziemy na pstrągi, jutro ten, na hodowlany, to sobie weźmiesz na patelkę. Poszedł. Franek, jak się z tym czujesz? Ty, to majonez tutaj wygrywa chyba. No póki co tak. Lina ma, karpia ma. Nie, 2-2 jest. Ty masz leszcza i tego, i karpia, tak? Dobry pojedynek. To idziecie łeb w łeb, można powiedzieć. Oj, co? Może to chodziło o te szczęście, żeby rafu za... No tak, bo to na farcika ci daje kulkę. Być może właśnie, nie? No. Franek! A tobie bierze, czy nie? No właśnie, no właśnie. Leć tam. Ty weź kurczulaczkę. Daj.
współpraca. Nie da. No buźka, hej. Ty. Ty nie tylko z przodu łowisz, ty patrzysz, za tobą nikogo nie ma. Paczałem. Pana Franka jak tam leci z tematem. Pięknie. Ziuciaj. Ciofaj. Co tam, Franek, się dzieje? No Franek jak zwykle tutaj walczy. Siema. Jak biorą? Na razie nie. Ale do końca walczysz. Bendeczki wystawione. Jeszcze się może coś wydarzy. Franek! No co? Co tam namodziłeś? Oho. Ty, dygło coś. Będzie jechać? Myślałem, że tak odjeżdża, to Franek tylko odjechał. Ty, że można nie przyjrzeć do wędek im ty. Skąd człowieku zobacz, on tutaj brzeg wciąga. No właśnie. Tak mam przyjrzeć, żebyś tutaj żadnych jakiś tytuł nie robił. Zobacz, którą godzinę jest. On tu do babci jedziesz. O, babcia się na pewno, babcia się na pewno ucieszy. Nie masz fotela? Ty, babcia się na pewno ucieszy, jak przyjedzie Franek. Babcia go bardzo kocha. Franek! Gdzie idziemy? No. No dawaj. Mam cię odczepić, rozumiem. Ale odjazd. Już się robi ciemno, ale ryby coraz bardziej dopisują. Leszczyk? Leszczyk. Leszczyk. Nie jeden by takiego leszczyka chciał sobie złowić, nie? Nie jedzie z mamą? Jadę z mamą. Już się zachowuj ładnie. Nie wchodź, bo... Franek, ale już późno jeszcze, trzeba iść spać zaraz. Łowimy dalej? Co? Tak, wujek, tego nie przyrzeźniaj. Przygina, nie? Mhm. To pewnie sum. Sum tak zwany olimpijczyk. Grubsza sprawa, powiem ci, Rafu. Jest zainteresowanie na twarzy, zobacz. Dobrze, że masz ten, lampkę. No to już chyba będzie ostatnia ryba tego filmu, jeżeli się uda ją złowić. Bo już jest ciemno. Franek, a ty nie miałeś już spać iść? Czekaj, mama już po niego jedzie. Rozmyśliła się chyba. Ciufcia, no. I to jest prawdziwe wędkarstwo. Prawdziwy grill. Dokładnie. Chlebek można do tym wrzucić do wody. Wszyscy zgłodnieli. Gdzie to jakaś dobra jest? Franek, ty już miałeś spać dawno. Nie. Jak nie? Kto walczy do końca, ten wygrywa. No ale doi, co? Młody. Dobra ryba? Ale się taka nawet należy. Świetną się na niego. Jednak miejscowi to mają tutaj patenty, nie? Na duże ryby. Będzie dobra chyba, co? Ryba? Mhm.
Tu wiesz, też ma na motyle z podbrek. Tak. To jest. Nie ma? Karpik? Chyba najlepszy, co? I patrz, jak jest no kill, nie? To i są ryby. To i są ryby. O, ładny. Super. Dobra, idę dalej, bo tam też mają. Trzymaj to. Trzymaj to. Ty, mieliśmy wracać do domu już. Zaraz wracamy, bo nie chodzi. Siwy przyczepkę sprzętu przywiózł. Nie tak śledzi. O, czas ty. Nie ma. Większy leszczyk chyba. Co to jest tam w wodzie tutaj? O, idę. Co to będzie? Amurek mały? Linek? Linek ty. Ole, linek. Drugi linek. To nie dobra, znowu się zrobić nawet, bo nawet jak to ryba wyjedzie. No właśnie. To jest piękne najlepsze, nie? Rachu co założyć, to zaraz masz rybę, nie? No, do tego rachu musi nabić kolega. Już od godziny się wybieramy do domu praktycznie. Ale chłopaki co chwilę mają jakieś brania. Smacznego. Co to? Kleszczyk? Taki idealny na patelkę. Patrzcie jaka tu współpraca odchodzi. Szlugę na pół jarają, rybę podbierają na pół. Przynęty sobie zakładają razem. No właśnie. Ale są efekty tego, ty. No. Ale żeby nie było, nie? Franek to jest syn majoneza, to nikt mu tego nie powie, że to nie jest jego syn. Także tutaj, żeby nie ten. To koleżeńska znajomość tylko jest tutaj z Rachem, nie? Taka bliska koleżeńska znajomość. Bliska więź. Plum. Ale widzisz, ale zanęta była moja tym razem. No ale przynęta skąd była? Nie, teraz ja nabijam się sam. Czy ty dawałeś, tak? Jasę. Nabijaj znowu. Krzysiu, za nas tu jest, czy nie? Jest. No. To są. To są szczupaki piękne kiedyś. Bo konie też ładne są. A łapaliście kiedyś tak na żywce, są dlaczego? Wiesz co, dwa lata temu próbowaliśmy to w miarę brały, a teraz one po prostu zanikły. Nie wiem. Ale można tu na żywca łowić? Tak, można. Można, czyli to taki no-kill, ale wszystko jest dozwolone, tylko trzeba wypuszczać. Wszystko zgodnie z regulaminem PZW łowimy. Co majonez? Opłacamy tu za rok. No pewnie, że tak. Ja zamówione mam już miejsca. Będziemy sobie tutaj czasami wieczorami przyjeżdżać, nie? Bo my na tym. Ja nie wiem, czy ty, Michał, widziałeś tą na Facebooku tego, tą ceglinkę. Masz ją? Mam chyba, no. No, bo tu wszystkie ryby są, wiesz, co na tym, co na ceglince złapane, co są tu złapane. To są te. To są też są świeże ryby z tego roku. Czekaj, zaraz tu któreś otworzę, z któryś weekend. Wiecie, jak byłem... Siwek. Czekaj, tam to są jakieś... No, ładne ryby. To z jednego weekendu, nie chłopaki? A to znam, Piotrka. No. Ten Paweł to z Ogórza chyba jest. Piękne ryby, no. Mniejsze, większe. O, jesiotra też tu złapałem. No. Sylwek. No, to był... Nie wiem, on tak płynęli też. Ale ten ryby. Jaki ładny jesiot, zobaczcie. Piękny. No jest ryby. Ryba, ten amur 20 kilo chyba. Jak jest gospodarz porządny, to i ryby są, nie? Zasady się wprowadza i będą zawsze tutaj. Siwy. Co jest? Już odejdź od tego koryta, dawaj łów ryby jakieś. Wszystko z tego roku, najświeższe. O, następny jesiot. Piękne ryby.
tak właśnie zakończymy dzisiejszy dzień. Już ręce bolą. Pierwszy raz na rybach ręce mnie bolą nie od trzymania kija, a kamery. Pora na ciebie. No, już najwyższa pora, żebyś się pakował do tego, do śpiwora. Nie, ja tu będę spał? No. Mówię ci. To jest moje łóżko. Poczekaj. Mówisz, że na wakacjach to na rybach będziesz spał tutaj? Mhm. Jak nie topesz? Do góry nogami. Tomek, jest taki temat. Czy z nami jutro jechać na ryby? Co? Czy z nami jutro jechać na ryby? To wiesz, że musisz z mamą pojechać. Jak zostawisz ty, to już niech ci wujek powie, nie pojedzie z nami więcej na ryby, nie? No. Lepiej cię wyśpi, bo jutro rano jedziemy, z samego rana. Musisz kąpać dzisiaj. O, jeszcze musisz ten. Niech ci wujek powie, nie zabierze. Jeszcze zęby będziesz musiał umyć nawet. Serio? Powiedz widzom dobranoc. 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 Ale go złapałem.